Siemano, z tej strony Kumcio. Chciałem wam pokazać aktualizację Fiaty. Jak wygląda budowa, długo nie było nic na kanale. Była długa przerwa. No ale no, nie chciałem nagrywać tu z zakładania tego wszystkiego. To nudny strasznie efekt końcowy. Tak wygląda Fiata w 90%. Dach założony, zabrakło spółarkusza jedynie, żeby to wykończyć. Mówię, w 80% skończona. Teraz aktualnie robią się już wygrodzenia dla byków. Będą dwa wygrodzenia, jedno i drugie. Widzicie, pogoda nie rozpieszcza. I ostatnimi czasy też nie nagrywałem dużo, bo albo wiało, że albo nic nie było słychać. No albo padał deszcz, nie? To też tak nie było fajne. Mówię, teraz wejdę, trochę zaktualizuję, jak wygląda i tu jeszcze trzeba będzie potem tą blachę najprawdopodobniej można było zabrać z tyłu. Już widzę, że wuja podmurował. Pręty podstawił, żeby na wzmocnienie. No, posadzkę gdzieś się wylana, trzyma. Trochę on spadnie, wyszedł, ale będzie dobrze. Jeszcze pójdę wam z zewnątrz pokazać. A dzisiaj kończymy takie słupki na, no właśnie, przegrody. I też zobaczycie, jak to wygląda. Tak to z góry wygląda. Może wam przybliżę, zobaczymy, jak będzie wyglądać. Wieje wiatr cały, jak masakra jest. No mówię, tu zabrakło arkusza, blacha niebieska. Wygodnie się kręciło. Wiatry były, nie porwało. Więc powinno być dobrze. Nie wiem, czy mnie słychać w ogóle. Co w nie mówię, wiatr na pieprze, zobaczmy. Masakra. Idziemy na dół. Gnój by się przydał, zanim długo wywieźć. Bo już też jest spora kubka. A na razie nie było jak wjechać na pole, bo strasznie padało. Dobra. Idziemy do środka. Może coś się darzyło nagrać. Nie patrz. Masz kijek? Licho co? Snapy, idź mi z tą kamerą. O. Nie, chciałem dodać ten ziobro, ty kurwa. Ale to jeszcze na cały miesiąc starczy. Plakiem by się go przydało trochę odświeżyć. Jak będzie ciepło, trzeba ten. Trzeba będzie go umyć i plakiem przejechać. No, no patrz, znowu się zrobiły te. Albo taki jakiś bezbarwny, błyszczący, żeby tu nadało barwy. No, Meyer. Tight Morning. Muszę nalepki na niego też dać. Co, na paszą? Tu. Pod... Nie no, zalegają mi stare akcje, nowe zamówił. Jakie nowe? No taki sam, jeszcze jedną sztukę, nie? Nie? O słupek jeszcze i zawiasy. Świetnie.
Już 2 miesiące nic nie było. Nie? 2 miesiące? Co chwilę, nie. Szlifowanie, no. No i komu by się to chciał oglądać? Kurwa, szlifowanie. Zakładanie wiachu, ten, dachu jak wieje. Robienie coś jak pada. No to siedzisz w garażu i... Tak to się coś... No, dzisiaj się coś... co vlog, nie. Szlifowanie, malowanie, no. Już się oglądać nie dało. No, no nie da się, no. 60 na przepo. Na sezon to nie będziemy. Na sezon to w robocie będę. Co godasz? A ty godasz na to. A tam można te słupki zostawić przy spalach, jakby że jeden słupek ma wysokość. Równo z tym, co tam się będzie? No nie wiem, czy to dobrze, kurwa. Ale to też wybiega. Ten cwaniak ujedzie rudy. Rudy. To się dołudnie, to szkoda tego. Rude takie są. Rude takie są. Debata. Chyba prawo, nie? Do tej dużej granicy. Mam do czarnych tutaj. Nie, to już to zostanie. A zresztą tu ma długo dwa kurwa, bo czy nie odzi. Nie, to chyba zostawię. Ja to zostawię, jak ja tam to świeżo będzie. Ej, pachnie, to zostawimy, a tam będzie otwieranie. O, a tu się sprawdziło. Tak jak widzicie, jest zamontowany słupek pod bramy. Na 14 wiertło było wiercone, 14 kołki, te metalowe, rozparowe, przykręcone, poziom ustawiony. Teraz jeszcze tą blachę, żeby pozaznaczać w górze na to jest 12 chyba. Trzeba przewiercać. To chyba będzie tutaj na ścianie, jak się nie mylę. Przewiercimy z tego co wiem na wylot. Na gwint taki długi, nie? Na gwintowaną tą prętę. I z dwóch stron będzie jebnięty i będzie chyba trzymało. I chyba tutaj zakończymy. I teraz właśnie tam robi te bramki, co będą tutaj. I przedzielone na pół. Tu będzie stałe, tu będzie przeotwierane, że stąd będą szybko tu przechodziły i... Powinno być luksus. Nie wiem czy wieje, tam zrobiłem wam timelapse z tego jak to robiliśmy, bo nie byłoby stać, wątpię kurde. Tu jeszcze może w miarę jest, ale pogoda się jest, nie rozpieszcza, masakrycznie. Dobra, jednak mała poprawka. Ten płaskowniczek z dolejkami będzie jednak tutaj. Też właśnie odmierzyliśmy. Przewierciliśmy dziury. No. Teraz czekam, aż wuja przyniesie gwint. I gwint na domiar się rybnie. Tu śrubę z tyłu podkładkę, żeby trzymała i będzie gitara. No. Na tyle chyba. Później pokażę na końcu, jak to wygląda. Nie bardzo dobra robota.